Marek Pijarowski jest już w studiu Jazzowego Poranka Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed koncertem nastrój, jak już pan przed chwilą powiedział, przed anteną, pełen determinacji i bojowy. Zaczynacie państwo ten koncert od skerca, opus pierwsze, czyli od tego, od czego zaczynał Ludomir Różycki jeszcze na studiach. Jak w państwa wykonaniu to skerco będzie wyglądało? Jak pan pracował nad tym utworem? Co to jest za dzieło? Muszę państwu powiedzieć, że ogromnie się cieszę, iż to dzieło zostanie wykonane na koncercie, ponieważ w ogóle Ludomir Różycki no niestety należy do tych zapomnianych kompozytorów, a szkoda. Proszę państwa, opus pierwszy, a więc pierwsze dzieło kompozytora, które od razu zdobyło niesamowitą popularność. Dlaczego? Po prostu jest to rzeczywiście świetnie napisany utwór, niezwykle żartobliwym językiem. Różycki w ogóle porusza się po orkiestrze wspaniale, jeśli chodzi o warstwę instrumentacyjną, rytmiczną, melodyczną. Taki wielsowizdrzał. Tak, dokładnie, ale muszę panu powiedzieć, że nie tak dawno miałem koncert w Filharmonii Rzeszowskiej i tam właśnie umieściłem obok Dyla Sowizdrzała Różyckiego, albo odwrotnie, prawda? Mhm. Więc te dwa utwory jak najbardziej pasują. Jest to rzeczywiście utwór, którym możemy się szczycić, możemy być dumni i możemy rzeczywiście ten utwór propagować pod każdą szerokością geograficzną. Ludomir Różycki jest przede wszystkim znany ze swojego baletu Pan Twardowski, który wielokrotnie był wystawiany, a o innej jego twórczości w zasadzie niewiele wiemy. W ogóle o Różyckim mało wiemy, a przecież jest to fundamentalna postać, jeśli chodzi o polską. Dlaczego tak się dzieje? W ogóle sam Różycki przecież propagował muzykę polską za granicą. Teraz sam siebie by potrzebował właściwie. Oczywiście, że sam by siebie potrzebował. To chciałem wspomnieć, że Różycki należał do założycieli Młodej Polski, tej spółki nakładczej, prawda, wydawniczej, do której przecież należeli między innymi i Szymanowski, i Apolinary Szeluto, Grzegorz Fitelberg, prawda. No więc to rzeczywiście oni zrobili kolosalną pracę w temacie promocji polskiej muzyki, ale no tak prawdę mówiąc, z tej czwórki ostał się tylko Szymanowski. Natomiast warto od czasu do czasu naprawdę sięgnąć do tych kompozytorów zapomnianych, dlatego że okazuje się, że są to naprawdę świetne dzieła. Mało tego, widzę, że coś dla mnie niezwykle istotne, że orkiestra z ogromną przyjemnością gra ten, no właśnie, gra ten utwór. Chciałem pana profesora zapytać, czy to jest zapomniane, bo po prostu nie dbamy o to, czy może rzeczywiście trochę tak jest, że entuzjazm pana profesora rozumiem, ale być może tak jest, że czasami te utwory nie wytrzymują próby czasu. A jak pan obserwuje właśnie reakcję i słuchaczy, i muzyków? Ale wie pan, jeżeli nie wytrzymują próby czasu, no to najpierw muszą być wykonane. Prawda? A potem zobaczymy, może nie tylko raz wykonany, może kilkakrotnie, a potem historia przez swoje sito przepuści te utwory, które zasługują, w cudzysłowie rzecz ujmując, na to, aby stać się tymi sztandarowymi utworami. Natomiast to jest po prostu, uważam, nasz obowiązek, nasz, polskich muzyków, żeby polską muzykę pielęgnować. Ja sobie kiedyś, taka maleńka dygresja, kiedy sobie przypominam taki moment, kiedy to było może jakieś 30 albo 35 lat temu, zostałem wydelegowany na Praskie Jaro jako obserwator z ramienia, już nie pamiętam, czy to był Związek Kompozytorów Polskich, czy inna instytucja, czy bezpośrednio z Ministerstwa Kultury. I chodziliśmy oczywiście na wszystkie koncerty i pamiętam jeden koncert, który szczególnie utkwił mi w pamięci. Mianowicie Quintet Denty czeski grał współczesne utwory współczesnych kompozytorów czeskich. Myślałem, i to się odbywało w Smetanowej Sini, czyli no jedna z największych sal koncertowych Pragi. No to tak dosyć sceptycznie na ten koncert się wybierałem. Myślę, że może będzie 100, może 150 osób. Proszę sobie wyobrazić, pełna sala, nawet jeszcze wejściówki były sprzedawane. A na estradzie brzmiały
utwory kompozytorów czeskich współczesnej, czyli można, można. My troszeczkę jesteśmy, że tak powiem, z tyłu. Troszkę jakbyśmy się, nie wiem, może wstydzili tych utworów. No właśnie chciałem powiedzieć, że to być może jakiś taki nasz specyficzny polski kompleks, bo ja mam wrażenie, że my w ogóle, jako, no nie chcę generalizować i posługiwać się stereotypami, ale w ogóle w wielu dziedzinach, jako naród, no gdzieś ten kompleks przez nas przebija. To, że to, co zagra... Wie pan, to jest tak, że my mamy tych, nazwijmy to, sztandarowych polskich kompozytorów. Poczynając od nieśmiertelnego Fryderyka Chopina, prawda, kończąc na naszych współczesnych znakomitościach. I wydaje mi się, że dlatego, że mamy tak genialnych naprawdę kompozytorów, czy mieliśmy, troszkę żeśmy zapuścili tych, którzy byli troszkę w ich cieniu. I teraz wydaje mi się, że tutaj nasza praca powinna iść w tym kierunku, żeby kompozytorów współczesnych, tym wielkim, również pokazać, bo oni naprawdę na to zasługują. A to, co powiedziałem wcześniej, historia oczywiście te to sobie gdzieś tam odpowiednio ustawi, ale okazuje się, wracamy do Stańczyka, prawda? Mhm. Okazuje się, że taki kilkunastominutowy, czy w zasadzie około dziesięciominutowy utwór może być rzeczywiście szlagierem. On może być grany na początek koncertu, ale może być moim zdaniem grany również jako bis polskiej orkiestry, która na przykład wyjeżdża na jakieś tournée w świat. To się chyba trochę zmienia jednak. Mam wrażenie, że w ostatnich latach trochę się udaje polską muzykę rozpropagować. Zmienia się. To też obserwuję i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Od tego państwo zaczynają, co potem w programie? A potem mamy koncert, pierwszy koncert skrzypcowy Fismor Henryka Wieniawskiego, tak jak pan redaktor wspomniał, solista Kuba Jakowicz. Z koncertem Fismol to jest tak, że on mimo wszystko rzadko gości. Ale dlaczego rzadko gości na estradach? Bo od razu w pierwszym takcie, jak wchodzą skrzypce solo, no, jest nieprawdopodobny trudny układ, tak powiem, decymal, ręce trzeba napiąć, żeby czysto te akordy wziąć. I teraz tak, jak się uda, no to jest fajnie. To już cały koncert z uśmiechem skrzypek gra. Natomiast jeżeli w tym pierwszym takcie mu się nie uda, no to on musi i tak dograć do końca, ale zostaje tak. I proszę zauważyć taką rzecz, że na przykład na konkursie Wieniawskiego 90% albo nawet więcej niż 90% skrzypków wybiera koncert demol. Ja nie wiem, czy on jest łatwiejszy, może on jest trudniejszy, ale właśnie ten pierwszy tak, który powoduje, to jest tak, wie pan, jak ktoś skacze na główkę do wody. Albo wypłynie, no, albo będzie mu trudno. Ja sobie dużo obiecuję po tym koncercie. No, znam Kubę wiele, wiele lat. Oczywiście wielokrotnie żeśmy ze sobą już grali. Oczywiście z ojcem również. Bardzo się cieszę, że Kuba właśnie ten koncert wybrał. Także to jest pierwsza część naszego koncertu, a więc muzyka polska. A druga część Cezar Frank, dlaczego tak? Dlaczego tak? Propozycji było wiele. To znaczy w ogóle układ programu, proszę państwa, to znaczy układanie w ogóle programu jest pewnego rodzaju, nazwałbym to, sztuką układania. Tak jak się podaje kartę menu i wybiera się coś na przykład na obiad, to trzeba to odpowiednio skomponować. No nie można w jednym programie umieścić, nie wiem, Bolero, Ravela, Amerykanin w Paryżu, Symfonia G-moll 550, Mozarta i tak dalej, a więc same hity. Chyba, że był to taki festiwalowy. A chyba, że tak, oczywiście. Natomiast Cezar Frank, kompozytor, który jest niezwykle popularny, można tak to nazwać, może nie u nas, ale troszkę na zachodzie Europy, stworzył jedno dzieło symfoniczne, cykliczne, czyli symfonię. Symfonia, która rozpoczyna się, trwa i się kończy i wszyscy mają na twarzy uśmiech od początku do końca. Nie wiem, co jest w tej muzyce, którą się raz niezwykle przyjemnie prowadzi. Też widzę, że orkiestra ma dużą, dużą przyjemność. Nie ma tam jakichś większych dramatów muzycznych, które by rozdzierały serca. Nawet jeżeli są to kulminacje, to są takie właśnie francuskie, łagodne kulminacje.
przepiękne melodie, zwarta forma, czyli w zasadzie same plusy. Czyli do pierwszej części uważam bardzo ładnie pasuje. Pierwsza część muzyka polska, drugiej części muzyka francuska. Ja tylko zapowiem Państwu, że będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na ten koncert, który już zresztą rozdawaliśmy w poranku, ale nie zdradzę Państwu jeszcze, czy mają Państwo dzwonić, czy pisać SMS-y. Dam Państwu szansę po rozmowie. Młodym adeptom dyrygentury, swoim uczniom też podsuwa pan, sugeruje pan muzykę polską, polskich kompozytorów? Pomaga pan im? Są chętni w ogóle do tego, żeby... Tak, tak, chociaż no nie ukrywam, że... Pomoniuszkę symfonicznego na przykład sięgać? Ale oczywiście. Fenomenalnego? Ale oczywiście, no nieśmiertelna bajka, wspaniały, naprawdę wspaniały. Szkoda, że takich utworów trochę więcej nie ma. No, no ale dobrze, że jest jeden, no jest kilka jeszcze rzeczywiście tych uwertur, czy paria, czyli no można by wymieniać. My oczywiście zaczynamy edukację młodych dyrygentów od klasyki, bo to jest jak gdyby najprościej, w sensie również i technicznym. Mam tu na myśli układ rąk, prawda, te wszystkie manualne rzeczy. Natomiast później, no im dalej w las, no to oczywiście poprzez Moniuszkę, poprzez akompaniamenty, wspomniany Chopin Wieniawski, aż po koncert na orkiestrę Lutosławskiego. I to, co obserwuję, ta dyrygencka młodzież jest naprawdę zainteresowana muzyką polską. To mnie bardzo, bardzo cieszy i mam nadzieję, że... To może taki znak, przepraszam, że wchodzę w słowo, takie współczesnej, u współczesnej młodzieży trochę perspektywiczne, nawet marketingowe myślenie o tym, że jeśli coś mają sprzedać za granicą, to powinni sprzedawać właśnie muzykę polską. Tak, może tak powinno się myśleć. To znaczy, tak się powinno myśleć, wie pan, to nie zawsze zależy tylko i wyłącznie od nas, od wykonawców, no bo często my oczywiście proponujemy muzykę polską z wielu względów, no bo ona jest po prostu naprawdę wspaniała, znakomita, natomiast nie zawsze impresariowie mają zaufanie, zwłaszcza jeżeli to nie są te nazwiska głośne, które to jest, na przykład Szymanowski, czy prawda, te nasze współczesne. Tym niemniej jednak cały czas pracujemy nad tym, znaczy mówię tutaj wykonawcy, żeby jednak ta muzyka polska była szeroko reprezentowana nie tylko w Europie, a w świecie. A największą satysfakcją, no to są brawa, to są uśmiechy, to jest uśmiech na przykład orkiestry. Często mi się zdarzało, że po koncercie przychodzili muzycy i mówili, a maestro, no dlaczego my nie gramy tej muzyki, prawda, wspaniała i tak dalej, i tak dalej. To jest największa satysfakcja. Pan powiedział kiedyś w którymś z wywiadów, że praca pedagogiczna sprawia panu i ogromną radość, ale też i ogromny smutek. Nadal tak jest, co pana najbardziej raduje? Znaczy ja nie pamiętam, żebym powiedział, że sprawia mi smutek. Radość tak, a smutek, że smutek może powiedziałem... Ta, mówił pan wtedy o tym, że kiedy pan patrzy, kiedy rozkwita tak. Młody człowiek, to panu sprawia ogromną radość, a ze smutkiem patrzy pan, kiedy to się nie udaje. Kiedy... Ale ja myślę, że to każdy pedagog ma takie jakieś swoje odczucia. Ja może byłbym bardziej smutny, jeśli byśmy porozmawiali na temat przyszłości polskich młodych dyrygentów. A jaka jest ta przyszłość? No przyszłość chyba nie jest najlepsza, skoro w polskich orkiestrach nie ma miejsca dla nich, dla ich rozwoju. No, to nie jest też chyba tak do końca nowy problem, prawda? To jest problem kilkudziesięciu ostatnich lat. To jest zawód, w którym się debiutuje w średnim wieku. Tak, z tym, że za tak zwanych moich czasów, jak ja zaczynałem we Wrocławiu, to najpierw byłem asystentem dyrygenta. To był etat. Tu od razu chciałbym to zaznaczyć, bo to był etat. Potem mój mistrz, przyjaciel, guru Tadeusz Strugała awansował mnie na stanowisko drugiego dyrygenta, ponieważ akurat po drodze wygrałem jakiś konkurs w Katowicach tam w 1974 roku i to mi tam pomogło. Znaczy, to w ogóle była osobna historia w moim życiu. Jak teraz na to patrzę, to się po prostu śmieję z tego, bo jechałem zupełnie nieprzygotowany na to, że rzeczywiście mogę zająć to pierwsze miejsce. Ale kontynuując ten wątek, byłem przez wiele lat drugim dyrygentem, no a potem tak się stało, że dyrektor Strugała przyszedł do Warszawy, a ja objąłem filharmonię. Ale przede wszystkim wspominam ten pierwszy okres, czyli takie terminowanie jako asystent.
czasami rozkładanie nut, przepisywanie nut, strojenie orkiestrek, próby sekcyjne i tak dalej. Ja się po prostu uczyłem tego zawodu, już nie mówiąc o tym, że bywałem na każdej próbie każdego dyrygenta, żeby się jak najwięcej nauczyć. No proszę zobaczyć, w tej chwili tych etatów nie ma, bo warunki ekonomiczne, prawda, no to jak my chcemy wychować młodych dyrygentów? Owszem, jest taki program, który się nazywa Dyrygent Rezydent, znaczy to w ten sposób jest, czyli filharmonie jak gdyby zgłaszają projekty, a później z tego najlepsze, zdaniem jakiegoś gremium, najlepsze projekty się urzeczywistniają w tej postaci, że ten młody dyrygent ma jeden koncert, czasami dwa, prowadzi kilka prób i na tym zasadzie jest koniec. Ale to też nie jest dobra forma, bo powiedzmy wszystkie filharmonie startują, a nagle tylko trzy są wybierane. No to trochę przykro i tym filharmoniom, i tym młodym osobom, które chciałyby startować. Zostają konkursy, prawda? Zostają konkursy, no ale po pierwsze, nie każdy się na konkurs dostanie, to jest raz. Dwa, jeżeli na konkursie się nie zdobędzie pierwszej nagrody, nie to, druga, trzecia, tak. Pierwsza nagroda, no to... To nie otwiera to drzwi to nie otwiera, do kariery. To niestety nie otwiera. No, w tej chwili jest reaktywowany konkurs w Białymstoku, prawda? Więc to jest jakaś szansa dla młodych dyrygentów, ale musimy zadbać o tę młodzież dyrygencką. I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moglibyśmy dużo rozmawiać o problemach młodych dyrygentów. Odbiegliśmy od tematu koncertu. Przypominam o tym, że w niedzielę w studiu koncertowym Polskiego Radia koncert Polskiej Orkiestry Radiowej, którą poprowadzi Marek Pijarowski, nasz dzisiejszy gość. Bardzo serdecznie panu dziękuję za wizytę. Ja również dziękuję państwu. Miłego dnia i serdecznie zapraszam w niedzielę. Zapraszamy.